Jaka mina! Jakby go obdzierali ze skóry! Siemanko, z tej strony Adrami, witam was w pierwszym challenge'u na moim kanale. Jest to oczywiście pizza challenge z tym oto panem, czyli witam bardzo serdecznie wszystkich. Ja jestem Fris, to jest Adrian. Jeżeli jakimś cudem jeszcze ktoś nie wie, że Fris nagrywa, no to link będziecie mieli do kanału w opisie. Serdecznie zapraszam, a teraz już startujemy. Tak więc słuchajcie, oczywiście chodzi o to, że losujemy sobie po kilka składników. Tutaj na stole mamy przygotowane wszystkie składniki, jest ich 14. Są to przeróżne rzeczy, od śledzi po nutelle, poprzez różne inne dziwactwa. No i cóż, zdecydowaliśmy, że tak na 3000 lajków, słuchajcie, zrobimy jakiś kolejny challenge, więc wiecie, możecie nam zostawić łapkę w górę. Oczywiście nie zabrakło tabasco, standardowo. Tak, dokładnie, będzie na pewno się działo. Także tak jak już mówię, na początku losujemy składniki i ustawiamy sobie je każdy po swojej stronie. Następnie nałożymy je na pizzę, pokażemy wam, jak to wygląda przed podgrzaniem, czy też upieczeniem pizzy, a później już pójdziemy sobie to wszystko przygotować. No i potem oczywiście punkt kulminacyjny, czyli próbujemy zjeść. Tak, dokładnie. Będzie ciekawie na pewno. Także cóż, lecimy. Zdać łapeczkę. Tak, to Fris jako, że jest gościem, proszę bardzo, losuj pierwszy. Dobra, to ja losuję pierwszy, to losuję pierwszy. Ogólnie losujmy, nie wiem, zamkniętymi oczami albo patrząc się w inną stronę, trochę widać te numerki, żeby nie było oszukiwania. Ja się mogę patrzeć teraz w sumie. I ja mam numerek, numer 13. 13, zobaczmy, czy 13 będzie szczęśliwa. Numer 13, Fris, mam dla ciebie fasolę. Fasolę, tak dokładnie, fasola dla Frisa. No, myślę, że całkiem fajnie. Powiem ci, że... Dobra. Okej, słuchajcie, teraz moja kolej, losujemy sobie... składnik, numerek, słuchajcie, uwaga, numerek 8. I to jest, 8 to jest... To są biurki odosowe. Biurki, także to jest biurki spoko. To jest spoko, biurki odosowe nie są... Nawet nie będzie ich widać na tej pizzy, bo jest ser, także... Właśnie, no biurki kokosowe są w porządku, nie bardzo. Dobry los. Dobra, teraz ja. Teraz Fris, uwaga. Oby to nie było te śledzie, nie? Bo śledzie to jest jakaś patola. Kto trafi śledzie, ten po prostu... Dobra. Dwa. Numerek 2. Kabanosy, słuchajcie. Kabanosy, o i to też jest spoko akurat. Kabanosy są ok, bo kabanosy są spoko, bo pasują jak mnie patrzeć do tej pizzy, nie? W porządku. No dobra, to teraz ja. Mój drugi składnik, słuchajcie. Mój drugi składnik, co będzie? Numerek 3, a numerek 3 to... To jest śmiejżelki. Śmiejżelki. No bardzo lubię żelki, na pizzy niekoniecznie. Zobaczymy, jak to będzie. Będzie ciekawe. Na razie masz taki słodki zestaw ogólnie, tak, nie? Tak, słodko, u mnie u ciebie jest tak raczej... U mnie jest tak... Dziwnie, mięsnie i kurde warzywnie. No. Mięsna fasola, dobra, teraz ja. I co ma Fris? Ja mam, uwaga, śledzie z piątką. Wiem. Ej, to już zaczyna być taki przerwony. To jest pasztet. W sumie pasztet na pizzy, no. Pasztecik, słuchajcie. Nie, no, to nie jest źle. Dobra, teraz ja, słuchajcie. Kurde, powiem wam szczerze, że się boję troszeczkę. Nutella i śledzie to jest ogień jakiś. Tylko, że nie 5, nie to nie jest 5, że 14. 14. To jest dżemik. Nadal taką słodziutko, słuchajcie, tak słodziutko, pizza będzie słodsza ode mnie może nawet, naprawdę. Pizza będzie słodsza ode mnie, mam dżem, mam wiórki kokosowe, mam żelki. No, super. Tak naprawdę w tym momencie oprócz słodyczy to został nam serek, śledź i tabasco. Więc jak którąś z tych trzech rzeczy wylosuje, to dalej moja pizza pozostanie mięsną pizzą. A jeżeli nie, to już to będzie taka mieszanka trochę i może być nieciekawe. Numerek 4, tak blisko piątki. Ananaski! W sumie to pasuje, chyba daje się ananasy do pizzy, czy nie? Ananas, no jest czasami na pizzę, no. Tak mi się wydaje, że jest. Ananas na pizza, ananas na pizza. Czyli moja pizza na razie nie jest jakimś dziwastem. No tak, słuchajcie, kolejny składnik. I to będzie piątka, to będzie śledzik. Śledzik! Nie. Śledzik. 12. Nutella! Jego pizza będzie gruba. Moja pizza to jest po prostu coś pięknego na razie. Mam nutellę, mam dżem, mam żelki i mam wiórki kokosowe. To jest po prostu fajne, no to się wszystko w miarę komponuje. Po niczym się aż tak, prawda, nie idzie. Dobra. Zbełta się. Teraz ja. Dobra, lecimy, Fris teraz. Jaką wylosuję tą piątkę? 9. 9, jest już myślę. Serek. Piątka. To jest 9, a nie 6, no nie? 9. To jest 9. Serek. Serek kanapkowy, no. Co tu dużo mówić, Fris? No jakiś hokandzik, nie? Tak, no na razie nie wiem, jak to ma gorszą pizzę. Jakbym miał jeść, to bym pewno to jest w tym momencie. Dobra, słuchajcie, moja kolej. Ja bym chciał teraz, słuchajcie, skiterysy albo Oreo. To będzie piątka. To będzie piątka. 11. I to jest skiterysy. Skiterysy! Jaką ma super pizzę, słuchajcie. Skitersiki. Bardzo fajnie. Dokładnie. Ja bym, okej, na serio, mam tutaj tak słodziutko na razie.
No, te śledzie, kto, komuś śledzie tak dopieką do pizzy, bo te śledzie nie pasują ani do mnie, ani do Friza, to... Ja nie chcę tego tabasku. Dobra. I z czymś jeszcze, uważne. Friz ma teraz... Ale już nie jest piątka, bo... Numerek 10. 10. Na 10 to tabasko. I żebyś jeszcze teraz trafił, żebyś teraz jeszcze śledzika? Trafił. Śledzika do tabasko. Ej, gadaliśmy przed odcinkiem, że najgorzej będzie miała osoba, która trafi... ten, jak to się nazywa? Fasolę. Tabasko i śledzia. Jak ja trafię śledzia, to będzie jakaś masakra. No tak, słuchajcie, no będzie ciekawie, jeżeli Fryzby tutaj śledzika sobie założył. Ale będzie przynajmniej najgorszy tego śledzia w mieście. Ale to... ale to są, popatrz, jak to są zupełnie dwie różne pizze. Tak. U mnie nie ma nic słodkiego, nic. A u ciebie są same słodkie rzeczy. Tak, słuchajcie, ogółem wiem, że tego challenge nie było nigdzie na YouTubie wcale przede mną, ale widziałem kilka takich, tak akurat się zdarzyło. Widziałem właśnie te challenge i zazwyczaj te pizze były pomieszane totalnie. Na razie one tak jakby pogrupowane, te składniki, no, bez nie dostawał słodycze, a PiS wszelkie inne składniki. Wszystko ustawione. Tak, dobrze, słuchajcie, zostały trzy składniki. Biszkopty, śledź i Oreo. Mam 33%. No, biszkopty są tutaj na najlepszą opcją. 33% na śledzia. 6! Oreo! Słuchajcie, mam Oreo. To jest coś pięknego i teraz... Nie patrzcie, już się teraz masz nie patrzeć do miski, okej? Okay? Teraz już nie patrz do miski, ja mam Oreo. I teraz! Kto jest bardziej, śledziowym ziomkiem? Czyli jak jest jeden duży, drugi mały. Piątka jest duża, jedynka jest mniejsza, więc może wezmę ten mniejszy. O, zgadłem. Biszkopciki! Czyli śledziki? Nie, jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze muszę dorosować, nie spodziewaj. Tak. Dobra, biszkopty, słuchajcie, dla Fiza oczywiście, proszę bardzo. Jest, wygrałem tą wojnę. No i słuchajcie... Niesamowite napięcie. Ale nie patrz do miski, od nowa los, bo patrzyłeś się. Nie patrz na miskę. Bo co? Bo został tylko jeden los. I możesz oszukiwać. O, yes. O, co to będzie? Trzy? Nie. No pięć, słuchajcie, to piątka. Piątka, czyli oczywiście filety ze śledzia w pikantnym sosie pomidorowym. O Boże! Nie śmiej się, bo ja śpię tutaj w łóżku w twoim domu. Jak cię obudzisz z plamą? Nie! Będzie, to... słuchajcie, wyobraźcie sobie pizzę z nutellą, Oreo z kitersami, śmiejżynkami, dżemem i na to taki śledzi. Przecież to jest jakaś patologia. O, to ja już wolę mój pasztet i fasolkę, dobra. Jezu. Dobra, słuchajcie, teraz sobie to wszystko nałożymy na pizzę. Może pokażemy wam jakieś cięcie, będziemy nakładać, żeby coś śmiesznie będzie wyglądało, to oczywiście zrobimy cięcie, bo to wszystko pokażemy, ale główne założenie jest takie, że jak już to wszystko nałożymy, to wam pokażemy. Także dokładnie. Lecimy. Dobra, no to co? Zaczynamy powoli. Pozwolę tutaj Adrianowi, jako że ja jestem jego gościem, zacząć jako pierwszy. On jest w sumie gościem też moim, nie w mieszkaniu, ale... Widzicie... Profesjonalna. Delikatne to nie było. Na pewno. Ja. Klucz programu. Klucz. A jak to się mówi? Jak śpiew powiedział, nie wiem. Czereśnie na torcie, że na piśnie. Czemu? A tak się mówi. Gwóźdź programu, a nie klucz programu. Klucz programu, to się mówi. Kto?
Nie mówisz tak? Słyszał ktoś kiedyś klucz programu? Nie. Ja też nie. Bo jak chcesz program, podbujesz. Klucz programu. Nie ma czegoś takiego. Klucz programu. W Krakowie jest coś takiego. W Krakowie się tak mówi. Chyba każdy tylko na ruczaju. Każdy tak mówi. Dobra. Ile ja mam tego? Jak to się odkręca? Daj, patrz. Ale nie dużo. No za dużo! Na całą pizzę za dużo. Dobra, już! Już! A, jeszcze. Właśnie. Ty no, ale co ty biszkopy będą symbolizowały? Ja nie pieprzyki. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ale może je po prostu poukładam dookoła. No, także słuchajcie, tak wygląda pizza Freeza. Pokaż tutaj bardzo ładnie swoją pizzę Freeze. Całkiem ładna, ten Freeze się troszkę pomęczył artystycznie, ale jeżeli chodzi o... Taka chodzi... dusza artystyczna wyszła ze mnie. Tak, teraz proszę pamiętać, moją, jeżeli chodzi o moją pizzę, to jest po prostu prostota, artystyczna prostota. Czyli tak. Taki artystyczny nieład, jednym słowem. Czyli taka mozaika, można powiedzieć. No właśnie, to... Natomiast u mnie to jest sztuka renesansowa, dokładnie XVII-wieczny tutaj kunszt, że tak powiem, w ogóle nie wiem co to znaczy, ale bardzo fajnie brzmi. No, dobra. Także teraz słuchajcie, cóż, idziemy te pizze sobie fajnie podgrzać w piekarniczku elegancko, no i cóż, wracamy już przy degustacji po prostu. Tak. Dokładnie. Okej, więc tak jak widzicie, Adel już zaczął sobie swoją pizzę kroić. Ja tak. Też zaraz będę kroił swoją, jak one wyglądają i one tak wygląda tak, moja. Pizza Freeza tak wygląda moja, ja za bardzo nie mogę przekroić, bo mi się kokosy zjadą, wysypią na ziemię. No, ogólnie... Pokroiłeś już? Pokroiłeś już? Pokroiłem już swoje cztery kawałeczki. Okej, słuchajcie, jako że Freeze jest gościem, to on pierwszy spróbuje swojej pizzy. Słuchajcie, mamy tutaj po szklance wody. Szklanka wody akurat się może Freezowi bardziej przydać, bo on ma tabasco, a szkoda, myślę, że te miski, które tutaj mamy, mogą mi się bardziej przydać niż Freezowi, ale... Zobaczymy. Także słuchajcie, Fizz próbuje pierwszy, historyczna chwila. Oh my fucking god, a muszę od środka czy... Muszę od środka, też od środka, mam na środku wszystko. Ej, powiem wam szczerze, że to ładnie pachnie. Ale nie wygląda, że tego warstwa takiego fajnego czegoś. Uwaga. Ale to jest dobre. A metido. To dawaj, próbuj jeszcze jak najwięcej zjeść ananas teraz, zobaczymy jak Freezowi zasmakują, tutaj wziął gryz ananasa. Gdzieś tam ta fasolka się przeplata, prawda? Chyba jednak nie takie dobre, jak się wydawało na początku. Dobre! To jest bardzo dobre, słuchajcie, to jest bardzo dobre. Ale używam to. Od tabasku może. Czujesz tą ostrość? Nie. Szczerze mówiąc, to tutaj jest największą barierą, to jest bariera psychiczna, nie ta smakowa, bo to nie smakuje źle. Tylko ja sobie wyobrażam, co tam jest, to mnie cofa i o to w tym chodzi właśnie, ta bariera psychiczna, nie? No to jest w zasadzie chyba wszystko oprócz biszkopta. Nie chcę sobie biszkopki. Może. Co tam to tymi biszkoptami się zajmuje? Słuchajcie, tam życie powstało w piekarniku. Nowa cywilizacja jest. Bo wygląda to dosyć ciekawie. A GoPro się wyłączyło, także no. Dobra. Dobre. Dobra, dawaj Chris, uwaga. Taki duży. Pojadłeś? Tamto było gorsze. Tak? Tutaj ten kabanos ratuje sytuację trochę. Ty, a na tym był ten. Trochę zielone, że to zrobiło. Nie zamierzam tego próbować. Aż chciałbym się z połowy tego zrobił. Słyszeliście to. Dobra, nieważne. Ty już masz kasę. Dobra. To teraz ja, słuchajcie, mam nadzieję, że będę mógł też powiedzieć to samo, że bariera była gorsza, aczkolwiek wątpię. Także słuchajcie, będę próbował tego pierwszego kawałka, więc może odmlaszczę ten kawałek sam, odmlaszczę, słuchajcie. Dobra. Fris. Ja. Co? Ta Nutella się wylewa. Śledzik. Słuchajcie. Nutella troszeczkę zzieleniała, nie wiem czy to będzie w ogóle widać, ale... No postaram się wam ozdrować jak najlepiej, GoPro nam przestało tutaj funkcjonować. Rozładowało się niestety. Tak. W tym momencie, słuchajcie, próbuję tego i to wszystko jest dla to was. To jest walka o życie a śmierć, także no... Teraz w tym momencie zostawiacie łapkę w górę, nie? Bo to... Ten śledzik czerwony tam... Boże... Jezus, widzę tego śledzia tam! On pływa!
Wezmę kabanosika, może takie od... dobre jak do brania. Kabanosik taki chrupiący. Pieczony. Słuchajcie, śledź z dżemem. To jest wyzwanie. Ale daj radę na razie. Cholera słodkie i dziwne i śledziomate. Jeszcze to żelki tam i skitelsy. Właśnie czuję te żelki, czuję więcej do nowego żelka. Zajebiste. Serio? Ty to możesz jeść? Jeszcze musisz spróbować kawałka z Oreo. Dobra. Więc tu masz Oreo. Fuj. Nie jadę nic gorszego w życiu, jestem w stanie to powiedzieć zdecydowanie. A co to teraz trafiło tam? Wszystko. Dobra, ostatni gry, słuchajcie. Miałeś ciarki mi przychodzą. Jezus, co ja zjadłem przed chwilą, a co on jebił? Jezu, Maria. Dobra. Znaczy, ostatni gryz. Śledzik Oreo. Tu jest ten śledzik, pięknie. Dobra, słuchajcie. No, słuchajcie, okej. Okay. Ostatni moment, Oreo plus śledzik. O! Mówcie, mów, dasz radę. Nie ma wypluwania. Mówiłeś, że nie ma wypluwania. Było wszystko nagrane, wypluwania nie ma. Jaka mina, jakby go obdzierali ze skóry. Kurwa, ten żleś mi po gazę pływa. Żyje. Dalej. To było okropne. To było okropne. Co? Fuck. Nie no, ogółem... Słuchajcie, podsumowując. Nie jadłem gorszej rzeczy w życiu. Dobrze, słuchajcie, także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie, słuchajcie, łapkę w górę i to taką ofensywną, porządną, bo naprawdę... O Jezu, co tutaj się działo, jak to dzisiaj było poświęcenie? Było jeszcze tak się nie poświęcałem chyba dla was, słuchajcie. Prosiliście mnie o challenge, więc to jest taki pierwszy challenge i od razu można powiedzieć z mocnym uderzeniem pizza challenge. Także zapraszam do Pliza na kanał. Tak, u mnie też są challenge, na przykład z kim mam challenge? Z Fortnite. Fortnite, no, to bardzo ciekawy challenge. I cóż, dzisiaj to na tyle, tak jak mówiłem, 3000 łapeczek wbijacie i lecimy z kolejnym challenge'em. No i co? Cześć, trzymajcie się, no i na razie. Trzymajcie od nas. No. Okej, słuchajcie, to jest ta nowa forma życia, która powstała w naszej pizzy. Także ogółem, podsumowując, odcinek jest bardzo fajny, a ja idę do ubikacji.